Siema, witam w kolejnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. Dzisiaj trochę nietypowo, bo tych ekwipunków będzie aż 5. I tutaj, jak patrzyłem te pierwsze strony, to jest dość ciekawie. Zobaczymy, co tam macie poinwestowane. No i lecimy z pierwszym ekwipunkiem za 4 stóweczki. I tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się pojemniki z autografem, trochę starsze, bo mamy tutaj Columbus 2K16. Oprócz tego małziki ze Sztokholmu, nie za dużo kupione, ale jestem ogólnie ich fanem, papieru z właśnie Sztokholmu i zwłaszcza małzika, też jakiś pojedynczy Tailu, Entropic, więc to masz fajnie wybrane. Oj, RMR-ki, poinwestowane ma widz, jakieś perspektywy są. Dlaczego? No bo tutaj RMR-y holo wyglądają spoko na tym storsie dwójce, przez co jeśli będą one skupowane i cena wzrośnie, no to siłą rzeczy też te kapsułki mogą wzrosnąć. Ryzykowne, no ale spoko. Dalej mamy Paryża dużo, różne kapsułki zesplitowane, mamy Dextera, więcej papierów. Tak przelecimy sobie szybko. Natomiast myślę, że jak tak patrzę, to fajnie masz powybierane. Też masz autografy niekiedy, więc masz to fajnie zesplitowane. Więc spoczko, mam nadzieję, że to ci odda. No i powodzenia w dalszym inwestowaniu. Lecimy dalej. Tu mamy skinki. Kurczę, postaram się przejrzeć wszystkie, bo niekiedy na tych skinkach macie fajne crafty. Dobra, no nie w tym wypadku. Mamy skrzyneczki Broken Fanga, więc to takie drogie, bardziej rzeczy. Cloud Nine'ik, o, i Imperial w glitterze. Jestem bardzo dużym fanem. Nie masz tego jakoś dużo, ale no, mimo bardzo spoko opcja. Dobra, i dalej już będą papiery. Mamy Folena, Mauzy, RMR-y, to nie jestem fanem. Hobbicik, jakieś pamiątki. Dobra, z papierów to RMR-owe powiedziałbym, że mech. Ja bym w to nie szedł. A ogólnie fajnie, fajnie masz te papiery wybrane. Lecimy dalej, Wotek. No i na początku Apexik nas wita. Ogólnie tu już widz sobie poinwestował w ten Paryż. Ma już inwestycje w niego poczynione holo, przynajmniej początkowe. Oprócz tego glitter w mausie. No i witam, skrzynki załamania. Jakby można było inaczej. Ile ich jest? 132. Ok, Snake Bejcika 72. Więc to jest spoko, nie? Takie pewniaczki, te skrzynki. Oprócz tego znowu papiery. Dużo Mauza, więc jak oglądacie, to wiecie, że jestem fajnie do tego nastawiony. Apexiki, Navi, Payny, Gamer, Legiony, ogólnie papiery. Więc jaki masz budżet? 1000 zł. No w sumie spoko, to może procentówkę ci fajną zrobić, masz zesplitowane. Oj, Blasta, no w sumie 3 grosze. Ale Blasta bym raczej nie szedł, choć no, z perspektywą czasu, wiecie, taki blaścik zrobi 12 groszy, może 20 egzotyczne, choć to no już w długim long termie. No to i tak spoko. Zawsze proficik. I procentówka przyjemna. Lecimy dalej. O, i tutaj widzimy crafty. Mamy 3 godsendy. Uuu. Aha, 23 grosze. Dobra, wydaje mi się, że to jest jakoś zbugowane. Myślę, że to jest dużo więcej warte. A to jakiś bug nastąpił. Mamy Titany z kolonii 2K14. Okej, okay, Fnatiki. London Conspiracy. Fajnie, fajnie, że tutaj właśnie Sajzik myśli o craftach i je zgarnia. Dobra, no zanim mi załaduje ta wtyczka, to minie, ale też fajne krawciki, też elegancko, tutaj nie ma, okej, okay, już bez krawcików, więc fajnie, fajne skinki, no i co, skrzynuchy dopchane, ukąszenia węża, no i tu mamy kontenerki, czy coś się w środku czai? Tak, kilkaset itemów jeszcze jest, więc na pewno tych inwestycji jest trochę więcej, no i zostały nam dwa ostatnie ekwipunki. Dobra, mamy Nainzy, mamy Eternalki, mamy skrzynuchy, więc fajnie, pewnie. Mamy kapsułki. Dobra, to jest ekwipunek z typu fajne pod long term i to po prostu sobie zarobi. Im dłużej to będzie trzymane, no to tym po prostu większy będzie zarobek. Myślę, że tu wszystko mi się podoba z tego, co masz kupione. Dobra, przyczepmy się do czegoś. O, skrzynia odrzutu. Nie jestem jakimś dużym fanem póki co inwestowania. Choć na Sorsa dwójkę i tak może to skoczyć w górę. Ona też naprawdę fajnie spadła. No i Paryż. Dobra. No i ostatni ekwipunek. Witają nas od razu na starcie holo z Antwerpu, holo ze Sztokholmu i holo z Paryża. Więc zesplitował się tutaj widzu. Oprócz tego te naklejki z kapsuły 10 urodzin. Więc no to pod Sorsa fajnie może zadziałać jako taki short termik. Więc spoczko, jestem całkiem fanem. Tutaj dalej mamy Rio jakieś. Fajnie, że w te bardziej pewne rzeczy typu O Nation, które myślę, że one mają jakiś potencjał jeszcze na Rio. Dobra, mamy załamania. No i tutaj myślę, że już będzie papierami dopchane, co nie? Tak jest. No i te papiery, które widzieliśmy wcześniej. Tutaj Ninja in Pyjamas. To szczerze bym się jakoś nie kierował szczególnie. O, Jens.
Oj, to też bym raczej nie szedł. Choć no to 4 grosze, więc no mówię, to jest naprawdę przyjemne, bo kupujecie to tanio, no a w przyszłości to może procentowy walnąć naprawdę przyjemne. Takie były dzisiaj ekwipunki widzów. Myślę, że naprawdę spoko mają poinwestowane, w te papiery zwłaszcza, więc ja jestem fanem. Ja jestem fanem inwestowania w te papiery, bo to procentówki są fajne. Na pewno sam kilka tysięcy tych papierów będę chciał zgarnąć. Oprócz tego tutaj mało glitterów widziałem. Też widzowie polecam wam się nimi zainteresować, to też może fajnie oddać. W tym odcinku to by było na tyle. Do następnego, cześć, pa pa!